Chciałam przywitać bardzo serdecznie wszystkich, którzy przyszli na nasze spotkanie, promocję książki. Książki bardzo ciekawej i właściwie jedynej, która mówi o rozstrzelaniach pod ścianą śmierci przy bloku 11. I would like to welcome everybody to come to this book promotion about the war, death war in the Auschwitz. It's a very unique presentation. Actually, it's a first one. And if our guest, our American guest would permit, I will continue in Polish. Thank you. Na początku chciałabym powiedzieć taką rzecz. Niedawno wypowiedziane były te słowa i nawet nie wiem, kto to powiedział. Niedługo nie będziemy mieć wśród nas nikogo, kto był naocznym świadkiem zbrodni, kto odczuł cierpienie na własnej skórze. My ciągle jeszcze żyjący musimy pamiętać o naszych pomordowanych i setkach tysięcy ofiar, którym w tym miejscu kaźni pod ścianą śmierci bloku 11 odebrano życie strzałem w potylicę. Książka, którą dzisiaj prezentujemy, autorzy składają w hołdzie i uczczeniu pamięci pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, który przyjechał z Tarnowa 14 czerwca 1940 roku oraz wszystkim, którym odebrano tu w bestialski sposób życie. Ja, jako były więzień Auschwitz, serdecznie im za to dziękuję. Auschwitz jest dziś świadectwem historii. To jest miejsce zbrodni, to dowód przeciwko tym, którzy próbują zadać kłam historii lub ją zbagatelizować. Dlatego pamięć o tym, co wydarzyło się pod ścianą śmierci w roku 11, musi zostać na trwałe zachowana. Tak samo jak i o tym, co wydarzyło się w komorach gazowych, krematoriach, obozów Auschwitz-Birkenau. I tu powtórzę słowa, które na długo zapadły w mojej pamięci. Słowa osoby, którą bardzo ceniłam, którą znałam osobiście, z którą się przyjaźniłam. Słowa wypowiedziane w nowym gronie zaprzyjaźnionych byłych więźniów. Słowa pani Simone Weil, byłej więźniarki Auschwitz. Cytuję. Czy powinniśmy wszyscy znać prawdę o tym, co się wydarzyło? Znać prawdę o katach, którzy byli wykonawcami i zleceniodawcami tych potwornych zbrodni popełnionych na niewinnych ludziach. Musimy pamiętać i przypominać ciągle światu, że odpowiedzialność za te niewyobrażalne zbrodnie przeciwko ludzkości ponoszą Niemcy. Prawdą jest, że Niemcy zrobiły sporo, by dokonać rozrachunku ze swoją historią, ale ciągle niewystarczająco. My Polacy, jeden z najliczniejszych wśród poszkodowanych narodów, ciągle czekamy na rozwiązanie kwestii reparacji wojennych oraz odszkodowania cywilne dla ich rodzin. Czekamy również, aby świat nareszcie zrozumiał i przestał używać krzywdzącej nas Polaków formuły polskie obozy koncentracyjne. Dziękuję wszystkim obecnym za uwagę i zapraszam do dyskusji nad książką, którą chcemy Państwu dzisiaj zaprezentować. Oddaję głos historykowi z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, panu doktorowi Cyrze, współautora książki. Chcę również przedstawić innych naszych cennych gości, historyka pana doktora Bogusława Kopkę, z którym nasz komitet 14 czerwca blisko współpracuje. I również chciałabym przedstawić prezesa Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem,
pana Jerzego Sawickiego. Bardzo dziękuję, że panowie tutaj są.